Witajcie moi drodzy widzowie, witam was w pierwszym odcinku na moim kanale tego typu, w którym opowiem wam troszeczkę o czasach komunistycznych związanych z branżą rolniczą, jak to kiedyś wyglądało, jaki był podział w czasach komunistycznych rolnictwa, jak to wszystko wyglądało, tak zwaną ciemną stronę branży rolniczej w czasach komunistycznych zwanych właśnie PRL-em, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa od lat 50. do 1992 roku. Zapraszam was wszystkich do oglądania. Na początku przytoczmy sobie, jak wyglądały czasy PRL-u, rolnictwa w czasach PRL-u. Mianowicie było to podzielone na tak zwane trzy segmenty. Pierwszym segmentem były PGR-y, drugim SKR-y, a trzecim rolnicy indywidualni. PGR-y, czyli Państwowe Gospodarstwo Rolne, które powstały w wyniku nacisku Józefa Stalina, czyli kolektywizacji rolnictwa, czyli tak jakby można powiedzieć przywłaszczanie ziemi chłopskiej do państwowej działalności i powstania dużych państwowych gospodarstw rolnych, kombinatów, które miały właśnie wykonać tą kolektywizację rolnictwa. Były to duże gospodarstwa obszarowe, które były kontrolowane przez władze państwa. Notowały one duże dotacje, posiadały najnowocześniejszą technologię, miały dostęp do najnowocześniejszej technologii, była ona dla nich bardzo tania i miały one dostęp do całej technologii. Zatrudniały bardzo dużą ilość osób w takim PGR-ze, pracowało tysiące pracowników, którzy mieli w tamtym czasie warunki, posiadali własne mieszkania, mieli przedszkola, miejsce pracy, sklepy, praktycznie wszystko. Drugi podział były to SKR, czyli Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Były to państwowe spółdzielnie, które odpowiadały głównie za pomoc rolnikom indywidualnym, którzy nie było stać na posiadanie jakiegokolwiek sprzętu, dobrego sprzętu rolniczego w tamtych czasach, czy przykładowo ciągnika, czy kombajnu, żeby móc wykonać swoją daną pracę. No i ten trzeci segment, czyli właśnie rolnicy indywidualni, gospodarze, którzy mieli swój kawałek ziemi, czy tam 5, 10 hektarów, niektórzy nawet 15 hektarów, co w tamtych czasach było już dużą ilością gruntu. Niestety nie posiadali jakiejś dużej ilości maszyn, ze względu na to, że w latach 50. Polski rolnik, polski chłop nie mógł zakupić sobie na przykład własnego ciągnika, ze względu na to, że na to nie było zgody. Dopiero to w latach 70. się zmieniło, kiedy Gierek umożliwił zakup ciągników rolniczych przez chłopów. Ale do tego musiało minąć troszeczkę czasu, a jeszcze w tamtych czasach, w latach 60., 50. rolnicy radzili sobie tym, co mieli tak naprawdę, czy to wozem konnym, końmi orali, motykami, kosami, sierpami, lub próbowali się dostać do właśnie SKR-u. Jednak z SKR-ami była tak samo ciemna strona, jak i zarówno z PGR-ami, które no dosyć mają sporo za uszami i właśnie będę chciał przytoczyć do tego następnego segmentu wam, jak to wyglądało. Następnym właśnie segmentem, czyli ciemna strona tych PGR-ów, SKR-ów, jak to dokładnie wyglądało odnętrznie. Wiadomo, w latach 70., kiedy Edward Gierek przejął władzę w komunistycznym kraju, nastąpiła tak zwana propaganda sukcesu. Było to nagrywane jako przystępne kroniki, pokazywane jednak, że wszystko w państwie wygląda tip-top, czyli kraj jest mlekiem i miodem płynącym. Wszystko pięknie gra, nic się nie dzieje. Socjalizm jest najlepszym ustrojem, jaki jest dostępny, jednak nie wyglądało to tak przyjemnie, jak się wydaje. Pierwszym tak naprawdę segmentem, do którego można uderzyć, są PGR-y. W PGR-ach dosyć często pierwsi sekretarze komunistycznych partii przybywali, żeby robić swoje kroniki, odwiedzać i wykonywać tam właśnie propagandę sukcesu. Jednak od tej ciemnej strony było, tak naprawdę trwało tam okropne pijaństwo. W PGR-ach dużo pito, alkoholu, co przekłaniało się to bardzo na część pracy, na wykonanie oraz też doprowadzało do wypadków. Nasi rodacy tak naprawdę potrafili w latach PRL-u bardzo często pędzić nawet w PGR-ach, tak zwany, jak to się mówi, bimber, że sobie poradzić, i w większości traktorzyści też potrafili po spożyciu alkoholu, którzy sami oczywiście napędzili, pracować.
co powodowało to, że no jakość pracy spadała. Drugim też tak naprawdę ciemną stroną PGR-ów było złodziejstwo, rozkradanie. W czasach komunistycznych, jak było wiadomo, nie było łatwo. Było bardzo, było wszystko, ale nie było nic. Na pewno, czy to wasi rodzice, czy prędzej dziadkowie, bo rodzice raczej jest to wątpliwe, ze względu na to, że rodzice często kojarzą czasy komunistyczne jako fajne, ze względu na to, że byli mali, byli młodzi, pełni wigoru, młodsi i czuli się naprawdę świetnie, tak jak wy teraz jesteście młodzi, niektórzy i się cieszycie właśnie z życia, tak samo i oni w tamtych czasach się pewnie cieszyli, ale wasi dziadkowie, a ich rodzice nie muszą koniecznie wspominać dobrze czasów PRL-u i komunistycznych, ze względu na to, że było wszystko, nie było nic, było od początku propaganda, jak i zarówno ciężkie to były czasy dla ludzi, ponieważ żeby mieć cokolwiek, trzeba było się naprawdę bardzo mocno naharać, żeby móc w ogóle za coś cokolwiek zjeść, wypić, czy za coś w ogóle przeżyć w tamtym kraju, w tamtym czasie w tym kraju, a tym bardziej, że nie było na przykład często prądu, energii, wody, trzeba było nosić wiadrami ze studni do domów, więc to nie były takie łatwe czasy. W PGR-ach większość ludzi miało teoretycznie łatwiej, jednak pijaństwo, jak i zarówno rozkradanie tak zwane właśnie maszyn. Rolnicy, pracownicy PGR-ów potrafili bardzo często rozkradać maszyny potajemnie, tak zwane rozkradanie właśnie, czy to z pasków, czy to z jakichś targańców, opon. Nawet jedni potrafili ukraść cały kombajn z placu, czy ciągnik rozebrać na części. No naprawdę bardzo sporo się tego działo, jednak jak to się mówi, jak to... I też i nawet teraz jest takie, tak się mówi, że a co to twoje, to jest nie twoje, to co się przejmujesz? No właśnie, ponieważ państwo, mimo to, że PGR-y notowały okropne straty, niektóre większości nawet nie wychodziły na zero, były na minusie, i tak dokładało do tego państwowego przedsiębiorstwa, co powodowało, że gospodarka dostawała strasznie po tyłku, gdyż one nie były rentowne, przynosiły straty, a mimo to były dotowane przez państwo. To w późniejszym czasie odbiło się tym, że kiedy przerwano dotacje, PGR-y bardzo szybko popadały w problemy, aż w końcu zostały one zlikwidowane. Drugim segmentem są akurat SKR-y. SKR-y, czyli spółdzielnia kółek rolniczych, które pomagały rolnikom indywidualnym w wykonywaniu pracy rolniczych na ich własnych polach, czyli właśnie orki, siewy, żniwa, prasowania, no podstawowe prace rolnicze. SKR-y na początku też były bardzo wychwalane przez władze komunistyczne. Związane to było, gdyż PGR-y, jak i SKR-y bardzo mocno pomagały rolnikom indywidualnym w pracy, by zebrać zboża i ogarnąć ich grunty orne, które posiadają. Jednak od ciemnej strony nie było to tak, jak kolorowo, jak to wyglądało. SKR-y tak naprawdę był to jeden, można powiedzieć, przedsiębiorstwo, które było dosyć zbliżone do PGR-u, ponieważ w tamtym czasie pijaństwo w SKR-ze było na początku dziennym, tak jak i w PGR-ze, jak i w sumie w całym komunistycznym kraju. Dwa, kradzieże, ciągniki praktycznie tak samo były rozkradane. I trzy, tak zwane cwaniactwo. Cwaniactwo i układy. Rolnik, który w tamtym czasie miał dobre układy i wiedział, jak dobrze porozmawiać z osobą, czy z kimś, który ma możliwość obsługi takimi właśnie tutaj, która wydaje polecenia, wydawała polecenia w SKR-ze, mogła bardzo dużo na tym zyskać, ponieważ mógł liczyć na dobrą wykonanie i jakość pracy. Dlatego, że pracownicy SKR-u byli na tyle zdolni do takiej rzeczy, że dajmy taki przykład. Jeśli pracownikowi SKR-u nie chciało się przykładowo, chciało się mu na przykład pić, czy na przykład zjeść. Jeśli byłeś takim gospodarzem, który, że tak powiem, żydził mu tego, że nie przyniósł mu jakiejś flaszki, nie przyniósł mu czegoś do zagryzka, wtedy taki na przykład kierowca kombajnu, bizona czy prasującego potrafił robić takiemu rolnikowi indywidualnemu na złość. Czyli po prostu na przykład podnosił wysokość kostek
były one znacznie większe niżeli powinny być i przez to rolnicy często mieli problemy, żeby taką na przykład kostkę podnieść. Kombajnista powodował, że kombajn więcej gubił ziarna, większe straty były lub nawet nie dokaszał pola. Przez to dosyć mocno było to takie cwaniactwo, ja to mówię na to cwaniactwo w tych SKR-ach na stosunku do rolników indywidualnych. Jeśli nie dostali tego, co właśnie chcieli, czyli na przykład właśnie flaszki, jakiegoś alkoholu lub jakiegoś zagryzki, która mogłaby, na którą oni akurat w tamtym czasie mieli ochotę. No i trzeci, ostatni segment, czyli właśnie rolnicy indywidualni, czyli właśnie najcięższa w tamtym okresie grupa, jak i zarówno najbiedniejsza, ponieważ jak wspomniałem, rolnicy indywidualni do lat 70. nie byli w stanie kupić własnego ciągnika rolniczego ani niczego ze względu na to, że nie mogli i władza nie dawała na to zgody. Dopiero w latach 70. Edward Gierek udostępnił rolnikom indywidualnym możliwość do zakupu ciągnika rolniczego na własne potrzeby, co już ułatwiło sprawę rolnikom ze względu na to, że mogli oni się oduzależnić w dużym w miarę stopniu, chociaż trochę nawet już od SKR-ów, które były no dosyć takie kłopotliwe, dlatego że w SKR-ach, jak wiadomo, były też i kolejki bardzo spore, dużo ludzi chciało, żeby wykonać ich pracę, żeby SKR wykonał im pracę, jednak niestety ilość maszyn, które było w SKR-ze, a tym bardziej, że one były jeszcze rozkradane i były one niesprawne, powodowały bardzo duże kolejki i opóźnienia w wykonywaniu prac przez pracowników SKR-u, co no, nie było zbyt zachęcające, a tym bardziej zadowalające dla rolników, ponieważ chcieli mieć swoją wykonaną pracę, a nie mogli jej wykonać ze względu na to, że nie mieli sprzętu, a sprzęt, który chcieli wynająć od SKR-u, niestety był albo niesprawny, albo nie, nikt nie chciał, albo jak już wynajęli, to już było to praca wykonywana tak zwana na odpierdziel, jeśli czegoś nie dostarczono pracownikowi wtedy SKR-u, a też dochodziło tak do tak zwanego cwaniactwa związanego, cwaniactwa, konkurencji między rolnikami indywidualnymi, ponieważ tak jak wspomniałem, pracownicy SKR-u lubili także, jak i PGR-u, ponieważ pracownicy PGR-u tak też czasem potrafili przyjeżdżać do rolników indywidualnych im pomagać, na przykład przy żniwach, ale też była ta sama śpiewka, że jeśli rolnik jeden dał flaszkę kombajniście, no dajmy na to sobie taką sytuację. Rolnik akurat, rolnikowi kosi pracownik tutaj z SKR-u, przychodzi jego sąsiad i mówi do niego takie słowa: panie Zbyszku, ja mam tu dla pana flaszkę, zagryzeczkę, ale pan podjedziesz do mnie tutaj na pole, jeszcze łapóweczkę wrzucę i zetniesz mi to pole idealnie. Wtedy taki SKR-owiec wysypuje zboże gdziekolwiek, aby tylko wysypać i przejeżdża do sąsiada, aby mu to wszystko elegancko skosić, a ty zostajesz z całym tutaj polem, które zostało nieskoszone, ponieważ został praktycznie pracownik przekupiony lub kierownik, który w tamtym czasie miał zmianę w spółdzielni kółek rolniczych i zarządził, aby na przykład pan Zbyszek pojechał kosić do twojego sąsiada, niżeli on skończyć u ciebie. Więc takie to dosyć było chamskie cwaniactwo. Każdy sobie wiadomo chciał radzić jakkolwiek, aby tylko to jego było zebrane, próbował się też ratować jakkolwiek mógł. No i właśnie w latach dopiero 70. troszeczkę to wtedy zaczęło spadać, gdyż wtedy już był dostęp do maszyn rolniczych, czyli właśnie do ciągników, ale nie był on też taki łatwy, jak się wydaje, ponieważ rolnicy indywidualni musieli bardzo dużo odstawić, tak tutaj jakiś zbóż, świń, czy właśnie drobiu, żeby móc zakupić taką maszynę, ze względu na to, że w tamtych czasach największe, najtańsze maszyny mógł kupić PGR, czyli właśnie Państwowe Gospodarstwo Rolne, bo około cena takiego ciągnika w latach 70. dla rolnika indywidualnego było 170 tysięcy tamtejszych złotych, dla SKR-u 130 czy 120 tysięcy tamtejszych, a dla PGR-u już 80-90, więc różnica była bardzo duża, jeśli chodzi o to. Cenniki możecie śmiało w starszych kronikach odnaleźć, ponieważ ja właśnie się tym sugerowałem oraz opowieściami mojego dziadka, który właśnie czasy komunistyczne przetrzymał oraz też jak przez krótki okres był pracownikiem SKR-u oraz pracował też i krótkim okresie w PGR-ze. Więc właśnie tutaj w tym na tym właśnie te ceny były dosyć takie nieprzystępne dla rolników indywidualnych, były one dosyć niewygodne, rolnicy, nie każdego rolnika było
na to właśnie stać. Przez to rolnicy indywidualnie mieli bardzo ciężko, łączyli się ze sobą tak zwaną wioskowo, żeby móc razem kupić jakiś rozsiewacz, jakiś rozrzutnik, przyczepę, czy coś. Ciągniki akurat nie, ciągniki często rolnicy kupowali jako na przykład na przydział, domagali się do wójta gminy, pisali podania często właśnie, żeby dostać przydział na ciągnik. Dawalne były także łapówki wtedy na te ciągniki, tutaj jakiś żywiec był podrzucany, żeby móc tylko dostać przydział na taki ciągnik, lub był kupowany z tak zwanych przetargów właśnie w PGR-ach, ze względu na to, że w PGR-ach ludzie właśnie często robili przetargi, to co państwowe sprzedawali, rozkradali, rozprzedawali i kupowali przeważnie rolnicy indywidualnie jako skasowany ciągnik i potem za flaszkę czy za pieniądze odkupowali części, które zostały rozkradzione z powrotem, żeby złożyć sobie ciągnik, który został przez pracowników PGR-u rozebrany i móc go złożyć cały, żeby móc już nim pracować, więc rolnik indywidualny w tamtym czasie nie miał zbyt łatwo, ponieważ musiał sobie radzić czymkolwiek już mógł. Dopiero w latach 70. to się troszeczkę poprawiło, ale i tak za wesoło nie było. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodoba. Dajcie znać, co myślicie o takich materiałach. A ja żegnam się z wami. Mówił Ziutek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!